Cześć, jestem Sarge i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro Wspominek, czyli serii, w której opowiadam Wam o starszych grach, z którymi miałem kiedyś do czynienia. Dzisiaj na warsztat wezmę pierwszą część serii Resident Evil, co oczywiście nie jest przypadkowe, bo kilka dni temu skończyłem na kanale nagrywać remake tej pierwszej odsłony, a obecnie prowadzę serię z Resident Evil Revelations 2. Zanim zacznę opowiadać Wam o grze, warto przypomnieć kilka podstawowych informacji. Resident Evil to survival horror, który na rynku zadebiutował w 1996 roku na konsoli PlayStation. Później gra została szybko przeniesiona na PC-ty i Sega Saturn, a w kolejnych latach doczekali się jej posiadacze kolejnych konsol, czy to pod postacią nieco odmienionego oryginału na DS-ie, czy też w formie pełnoprawnego remake'u na GameCube'a i Wii. Ostatecznie reedycja tego remake'u pojawiła się też na PC-tach i czterech najnowszych konsolach. No i jak możecie sami usłyszeć, na przestrzeni ostatnich 19 lat pierwszy Resident Evil był eksploatowany na wszelkie możliwe sposoby, ale w tym materiale zajmę się oczywiście pierwowzorem z 1996 roku, w którego osobiście najwięcej grałem na kultowym plejaku, czyli konsoli PlayStation. Tytuł został stworzony przez firmę Capcom i osiągnął wielki sukces, na tyle duży, że w kolejnych latach coraz więcej deweloperów próbowało go powtórzyć i na rynku pojawiło się wiele różnych survival horrorów. Można też powiedzieć, że Resident Evil jest jedną z produkcji, które spopularyzowały temat zombiaków w grach wideo. Pierwsze spotkanie z takim umarlakiem te prawie 20 lat temu potrafiło zmrozić krew w żyłach. Na początek przypomnijmy, jak wyglądała fabuła pierwszego Residenta. Akcja gry działa się w lipcu 1998 roku. Zespół Bravo z oddziału STAR został wysłany na obrzeża miasteczka Raccoon City w celu zbadania sprawy tajemniczych zaginięć ludzi. Pierwsze raporty mówiły nawet o zjedzonych ofiarach, co niepokoiło jeszcze bardziej. No i niestety bardzo szybko słuch o zespole Bravo Team zaginął. I oddział STARS wysłał tym razem zespół Alpha, który miał już nie tylko zbadać tajemnicze zniknięcia i zgony, ale też odnaleźć ekipę Bravo. I w skład zespołu Alpha wchodzi m.in. dwójka głównych bohaterów gry, czyli Chris Redfield oraz Jill Valentine. No i gdy wraz ze swoimi towarzyszami docierają do lasu na obrzeżach Raccoon City, zostają zaatakowani przez grupę krwiożerczych, zmutowanych psów i w tym momencie zespołowi Alpha nie pozostaje nic innego jak tylko schronić się w okolicznej posiadłości, w której spędzamy sporo czasu w grze. To wprowadzenie do fabuły zostało w pierwszym Residencie przedstawione w formie intra, w którym zagrali prawdziwi aktorzy. Choć powiem szczerze, że słowo aktorzy to chyba trochę za dużo powiedziane, bo aktorstwo w tych scenach dzisiaj wzbudza tylko uśmiech politowania i szczerze mówiąc jest to chyba jedno z najbardziej kiczowatych inter, jakie przyszło nam oglądać w tamtych latach. A zresztą, co ja wam będę dużo mówił, po prostu obejrzyjcie fragment tego intra i sami ocencie. Niewątpliwie intro to jeden z takich elementów pierwszego Residenta, z którego gracze lubią się dzisiaj nabijać. Trzeba jednak tej grze oddać jedno. W wielu elementach wyznaczyła ona zupełnie nowe standardy i nawet karykaturalne intro nie jest w stanie przysłonić tego faktu. Zanim w ogóle rozpoczniemy zabawę, w menu głównym musimy wybrać postać, którą chcemy grać i do wyboru mamy wspomnianą wcześniej Jill Valentine i Chrisa Redfielda.
Tutaj też warto dodać, że nie jest to tylko wybór kosmetyczny, bo wpływa on tak naprawdę na cały scenariusz, jaki będziemy przeżywać. Rozgrywka jedną postacią różni się od drugiej. W obu scenariuszach spotykamy też inne postacie i bronie. Oczywiście mamy tutaj też mnóstwo elementów wspólnych i przez większość rozgrywki w obu przypadkach wykonujemy te same rzeczy, jednak wprowadzone różnice stanowią wystarczającą zachętę, aby produkcję studia Capcom przejść przynajmniej dwukrotnie. Rozgrywkę w Resident Evil można streścić tak. Eksplorujemy kolejne lokacje, walczymy z przeciwnikami lub ich wręcz unikamy, a także rozwiązujemy zagadki i poznajemy ciekawą intrygę kryjącą się w posiadłości, do której trafiamy na początku gry. Akcję obserwujemy w sposób bardzo charakterystyczny dla pierwszych rezydentów. Otóż nie mamy tutaj kamery umieszczonej za plecami postaci, nie obserwujemy też świata w trybie FPP, tylko po prostu mamy statyczne kamery porozmieszczane w różnych miejscach poszczególnych etapów. Twórcom dało to spore pole do popisu, jeśli chodzi o przygotowanie odpowiedniego elementu zaskoczenia, bo często nie wiedzieliśmy, co kryje się za rogiem, bo w żaden sposób nie mogliśmy tą kamerą manewrować. To oczywiście zwiększało uczucie strachu i zaszczucia, zwłaszcza że deweloper lubił graczy straszyć wyskakującym nagle przeciwnikiem w najmniej oczekiwanych momentach. Dzisiaj z pewnością nie robi to już takiego wrażenia, ale uwierzcie mi, że kiedyś gra naprawdę straszyła. W pokazywanych ciągle fragmentach z rozgrywki mogliście już zapewne zauważyć, że w pierwszym Rezydencie zombie nie jest jedynym zagrożeniem. Mamy również tutaj zmutowane psy, włochate pająki potrafiące nas zatruć, jaszczuropodobnych hunterów z długimi pazurami i innych potworów będących efektem biologicznych eksperymentów. Do tego dochodzą jeszcze walki z bossami, na których potrzeba zdecydowanie mocniejszych broni. Mamy tutaj ogromnego, trującego węża. Są nawet rekiny. Jeszcze większy pająk od tych zwykłych. I główny boss, którego tutaj już może nie będę zdradzał. Z przeciwnikami radzimy sobie zdobywanym tu i ówdzie uzbrojeniem, zaczynając od noża i zwykłego pistoletu, przez shotguna oraz magnum, aż po bazukę czy miotacz ognia. Warto jednak dodać, że amunicji w grze nie spotykamy za wiele i w trakcie rozgrywki cały czas musimy pamiętać, aby oszczędzać naboje. Często w ogóle pytacie się mnie w najnowszych seriach Zagrajmy Wy, czemu często tak oszczędzam amunicję. I powiem wam, że to są właśnie nawyki z tych starszych produkcji, gdzie amunicji jest jak na lekarstwo i czasem lepszym rozwiązaniem jest ominięcie przeciwnika niż walka z nim. Oczywiście przy odpowiednich staraniach można zgromadzić trochę amunicji nawet w pierwszym rezydencie, ale trzeba też powiedzieć, że to już wymaga pewnej wprawy i nie każdemu po prostu musi się to udawać, a jeszcze sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że bohaterowie rezydenta mają bardzo ograniczony ekwipunek. Każdy przedmiot lub broń zajmuje jedno miejsce w ekwipunku i teraz wyobraźcie sobie, że Jill ma 8 miejsc w tym ekwipunku, a Chris tylko 6. Oczywiście nie dałoby się przejść tak całej gry, dlatego w różnych miejscach twórcy rozmieścili specjalne skrzynki, w których można gromadzić przedmioty. Wiadomo też, że przez to do zabawy trzeba podchodzić strategicznie i jednocześnie rodzi to różne dylematy. Na przykład, czy zabrać ze sobą roślinę leczącą postać, czy może zamiast tego lepiej zdecydować się na magazynek z nabojami do broni. Do tego jeszcze trzeba nosić ze sobą przedmioty potrzebne do rozwiązania zagadek, a nawet głupi klucz otwierający drzwi zajmuje aż właściwie jedno miejsce w ekwipunku.
Do tego nie wspomniałem nawet o systemie save'ów produkcji studia Capcom. Zapisywać grę można tylko przy maszynach do pisania, które są tylko w wybranych miejscach na mapie. A w dodatku ten save jest możliwy tylko wtedy, gdy akurat macie w ekwipunku specjalny tusz, który też występuje w ograniczonych ilościach. No i tutaj, jeśli zginiecie, a ostatni save wykonaliście na przykład godzinę temu, to nie ma rady. Musicie wczytać ostatniego save'a, czyli tego sprzed godziny, i później nadrabiać utracony postęp. Wiadomo w takim razie, że łatwo oczywiście nie jest, ale też trzeba powiedzieć, że da się do tego przyzwyczaić i dla mnie jest to jeden z elementów, za które strasznie lubię te najstarsze części Resident Evil. Wspominałem wcześniej tylko trochę o zagadkach, ale im też należy się trochę więcej uwagi, bo stanowią integralną część rozgrywki w pierwszym Resident Evil. Często sprowadzają się one do wykorzystania konkretnego przedmiotu w określonym miejscu, ale też nie zawsze. W pamięć zapada zagadka, w której musimy wciskać przyciski pod obrazami w takiej kolejności, jak sugeruje to wcześniej przeczytany tekst, albo nie wiem, zagadka matematyczna, po której rozwiązaniu możemy stworzyć miksturę osłabiającą wcześniej spotkanego bossa, czy też bossa, o którym wcześniej usłyszeliśmy. Jest ogólnie tego mnóstwo i oczywiście nie będę zdradzał wszystkiego, ale nawet dzisiaj te łamigłówki robią fajne wrażenie i osoby podchodzące do gry pierwszy raz mogą mieć spore problemy z rozwiązaniem wielu zagadek, ale jednocześnie trzeba też powiedzieć, że są one wyjaśnione w bardzo logiczny sposób. Mamy więc tutaj wyzwanie, ale do rozwiązania można zawsze dojść samemu, jeśli tylko po prostu odpowiednio pomyślimy. Trudno oczekiwać, by gra z 1996 roku robiła wrażenie pod kątem oprawy graficznej. No i rzeczywiście, dzisiaj Resident Evil prezentuje się słabo i topornie. Warto jednak przypomnieć o elemencie charakterystycznym dla pierwszych części serii. I tutaj chodzi mi o renderowane tła. Jeśli przyjrzycie się widocznemu w tle gameplayowi, bez problemu zobaczycie, że zwiedzane lokacje zostały wcześniej wyrenderowane i tylko sprawiają wrażenie trójwymiarowych obiektów. Ma to swój urok i przy okazji pozwoliło twórcom na zaoszczędzenie mocy sprzętu, na którym działa gra. Trójwymiarowe są tylko postacie, przeciwnicy, przedmioty i bodajże jakieś różne elementy interaktywne. A jeszcze tak wracając do oszczędzania mocy sprzętu, to w grze zwiedzimy naprawdę mnóstwo lokacji i twórcy musieli wymyśleć jakiś sposób, aby się one ładowały. I tutaj w związku z tym, przy każdym przejściu do nowego pomieszczenia mamy kilkusekundową animację otwieranych drzwi. Też jest to taki znak rozpoznawczy tej gry, ale jednocześnie po pewnym czasie uciążliwe staje się ciągłe oglądanie tej samej animacji, zwłaszcza kiedy w krótkim czasie musimy przejść wiele różnych lokacji. Z tego co ja pamiętam, to na PC-cie te ekrany ładowania dało się chyba pomijać, albo po prostu było to możliwe w kolejnych częściach. Jednak ważne jest to, co chciałem powiedzieć, że na konsolach jednak te animacje otwieranych drzwi trzeba było zawsze oglądać i nie dało się tego pominąć. Muzycznie Resident Evil nie ma się absolutnie czego wstydzić. Oczywiście ścieżka dźwiękowa zdążyła się już mocno zestarzeć, ale moim zdaniem przetrwała dużo lepiej próbę czasu niż grafika. To właśnie dzięki tej nastrojowej muzyce budowany był klimat grozy, a gracz w trakcie przemierzania kolejnych lokacji po prostu się bał. Schody zaczynają się dopiero wtedy, gdy zaczynamy przysłuchiwać się dialogom postaci. Narzekałem już na intro i grę aktorską, ale musicie wiedzieć, że dubbing niestety stoi na podobnym poziomie co i to nieszczęsne intro. Dubbing jest po prostu sztuczny, a niektóre teksty postaci przeszły wręcz do historii. I efekt psuje dodatkowo jeszcze fakt, że każda kwestia dialogowa musi się zawsze doczytać, przez co w dialogach pomiędzy różnymi zdaniami daje się odczuć kilkusekundowe pauzy. Tutaj na deser przygotowałem dla was dialogi, które dzisiaj wręcz rażą swoją kiczowatością
i z pewnością są doskonale znane fanom serii. Posłuchajcie. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Retro Wspominek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze się Wam słucha tych moich opowiastek i oczywiście zachęcam do pisania komentarzy. Jak wyglądała Wasza historia z serią Resident Evil? Od której części zaczęliście? Która najbardziej Wam się podoba i jakie macie wspomnienia w związku z nią? Ja opowiedziałem Wam swoje odczucia, więc chętnie tutaj poznam też Wasze. Dla mnie Resident Evil to bardzo ważny tytuł, który ukończyłem już wiele razy i pewnie zrobię to jeszcze niejednokrotnie. Przy okazji chciałbym życzyć firmie Capcom, aby kolejne odsłony serii pozwoliły jej wrócić do czasów świetności, bo myślę, że to chyba byłoby korzystne dla wszystkich graczy. Jeszcze raz dziękuję, że oglądaliście. Mówił dla Was Sarge i żegnam się z Wami. Do usłyszenia.